Widzę cię. W ogóle pochorowaliśmy się na Wrocław. Noc była straszna. Nie wiem, czy przez smog, ale jesteśmy chorzy. Zaczęło się niewinnie od cieknącego nosa i kaszelku suchego. Ale nie dajemy się, idziemy zwiedzać Wrocław. Zobaczymy, co z tego będzie. Idziemy na Krasnale Syzyfki. Pomnik Aleksandra Fredry. Takie chyba rzeczy chcemy zobaczyć, nie? A ta fontanna musi być boska. To jest Krasnal Życzliwek. Znaleźliśmy Krasnala Życzliwka z kwiatuszkiem. No ja jego szukałem właśnie. Właśnie o niego mi chodziło. Jaki śmieszny. Narąbany krasnal franek. Ale ma dobrą miejscówę, bo tutaj jest Hard Rock Cafe. Whisky in the jar. A dodatkowo tutaj? No. Masz piwnicę świecką. Najstarszą gospodę miejską. O proszę. Gdyby krasnal franek wiedział, co robi. Panie, są krasnale syzyfki, idziemy je znaleźć. Ja jestem dobra w szukaniu krasnali. Jaki McDonald's stylowy, zobacz. Kochanie, złote łuki. Złote łuki, nawet tu nas nie opuszczają. Sama wygląda jak krasnal teraz. W sumie. Domi krasnalek wrocławski? Dzi. Gdzie są krasnale syzyfki? Ja je muszę znaleźć. One tu gdzieś mają być. Są. Nie tylko my jesteśmy zainteresowani krasnalami. Przerąbane tak to wytaczy. Co? Ty, bo ten... Ten daje do tyłu. A ten do przodu. A ten do przodu. To się nie dogadali chłopaki. Chyba się to jest, bo wygląda jak takie... No. Kaktusy. Jak co? Ten posąg wygląda jak kaktus? Kaktusy wyglądają. Komu to przypomina kaktus? Łapka w górę. Myślę, że to jest panorama? Nie wiem. Muszę zobaczyć na mapkę. Wygląda jak coś ważnego. No. Tak, to jest panorama. Musimy tam się dostać.
podzielam dzisiaj stan Słowackiego, też bym sobie tak podparł głowę jak nic. Dominika pewnie też. Tak, ja? Na słup, na pieprza. Ja to bym cały dzień tak siedziała. Cały dzień dzisiaj, podparta głowa i tabletki, herbatka. Ale zobacz, idealnie, jak spojrzysz na niego, to ja bym ktoś kubek zabrał z herbatą. Ja bym ktoś kubek z herbatą zabrał, no. Być chorym we Wrocławiu. Być chorym we Wrocławiu. No nic, ale idziemy na panoramę. To jest obowiązkowy punkt. Panorama. Na razie nie udało nam się wejść do panoramy Racławickiej, ale pierwsze bilety mamy na 13, więc idziemy jakąś kawusię zjeść, coś po drodze zobaczyć. No i zobaczymy, co w tej panoramie, czy będzie warto tyle czekać. 2 godziny przed nami, nie? No, półtorej już. No ładny Wrocław jest generalnie. Dużo. Jeden dzień to za mało, żeby wszystko zobaczyć, więc tak trochę dzisiaj na wariata nagrywamy i patrzymy, ale ogólnie bardzo ładne miasto. Warto przyjechać, do momentu wrócimy. Tak, zawędrowaliśmy do Kociej Kawiarni. Świetne miejsce, jeśli kochacie koty, naprawdę. To jest obowiązek, jeśli jesteście we Wrocławiu, Kocia Kawiarnia. Pogłaskać kotka, napić się kawy z kłaczkiem. Z kłaczkiem. Zawsze kawa to z kłaczkiem. Zawsze kawa z kłaczkiem. Szkoda, że jesteśmy chorzy, bo nie czuliśmy smaku ciasta, ale wydaje mi się, że było dobre. Nieprawda. Ja czułam i polecam. Bardzo dobre. Mieliśmy szarlotkę z dnią. Bardzo smaczne. Myślę, że ci, którzy nie lubią tak słodkiego, będzie za słodkie. Ale dla nas idealnie, jeszcze na przeziębienie. O Jezu, było pyszne. No, a teraz idziemy w końcu na panoramę, zobaczymy, co tam nam zaoferują. Hej! Generalnie na tym zakończyła się nasza przygoda z Wrocławiem niestety. Choroba dała o sobie o tyle znać, że jest już drugi dzień po Wrocławiu, jak wróciliśmy. Nie mogliśmy nagle, gorączka w ogóle, nie mogliśmy nic mówić. Było strasznie, więc po panoramie zdecydowaliśmy się na to, że jednak wracamy już do Szczecina. Wrocław piękny, warty zobaczenia. Na pewno tam wrócimy, bo tak naprawdę wiedzieliśmy, co Stare Miasto. Kawiarnie z kotami. No i tą panoramę, prawda? No na pewno warto to było zobaczenia. Panorama świetne miejsce. Aparat na pewno tego nie odda. Normalnie czujecie się, jakbyście byli w tym miejscu. Naprawdę jest to tak genialnie przemyślane. Jeszcze ten lektor, który mówi, wprowadza wasz ten klimat. No jest super. Super, super, tak jak mówię. Na pewno tam wrócimy, cały wyjazd, jeśli chodzi o Zakopane, Wrocław, Wiliczka, bo też byliśmy w Wiliczce. Super, na plus. Odpoczęliśmy, pozwiedzaliśmy, pochodziliśmy, więc i na sportowo, i na luksusowo. Świetnie było.
Już tak jak mówiłem, jest drugi dzień po tym, jak wróciliśmy, już mogę mówić. Ledwo, bo ledwo, ale już jakoś tam się mogę komunikować. Właśnie wracam z uczelni. I co? I zabieram się za montowanie całego materiału. Jak już to zobaczycie, to to będzie mój ostatni materiał po wyjeździe. No ale nie zwalniamy tempa. Postaram się w naszym rodzinnym Szczecinie, znam go trochę lepiej, ponagrywać jakieś fajne materiały wspólnie z Dominiką, sam zobaczymy. Komentujcie, czy wam się podoba to, co robimy. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, zaczynamy, rozwijamy się. Nie skupiamy się na jednej tematyce, nie będzie to tylko zwiedzanie. Będziemy robić różne rzeczy. Ja myślę, że trochę pozwiedzamy też zabytkowych miejsc, miejsc opuszczonych. Może coś pogotujemy. Nie wiem, no zobaczymy. Jeszcze jako takiego precyzyjnego planu na to wszystko nie ma. No i tyle. Co miałem do powiedzenia, ciężko mi się gada, gardło dalej boli. Montuję filmy, wy komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się tutaj coś pięknego stworzyć, coś fajnego, jakiś fajny kanał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, idę montować, widzimy się, jak tylko coś nagram, cześć.